Cześć, witajcie. Z tej strony audycja Gdzie dwóch lub trzech. Witam Was, Łukasz. Adam Ksiądz. Co taki śmieszny ten głos jest? I Rafał. Witamy Was serdecznie. Witamy Was. Zaczniemy od świadectwa, bo świadectwo jest bardzo radosne. No i związane z naszą audycją, co nas bardzo zaskakuje. Myśmy to nagrywali 2 tygodnie temu, 3. Tak, no do miesiąca. No, bo tak. Tak, nie wiem jak tam z emisją. Tak. Moi drodzy, piszę do Was to świadectwo, gdyż w tym odcinku, to znaczy 11, Łukasz powiedział słowo poznania, które bezwzględnie odnosiło się do mnie. Ja je całkowicie się przyjąłem. Mianowicie w 27 minucie, 4 sekundzie. Skrupulatny człowiek. Dobrze, dobrze. Było powiedziane między innymi, że ogląda nas mężczyzna, który kiedyś czytał Słowo Boże, żył nim, doświadczył czegoś nawet, a teraz przestał czytać Biblię i schował ją gdzieś między książkami, żeby nie widzieć Pisma Świętego. Jakby celowo, specjalnie nie chciał patrzeć na nie. No i rzeczywiście tak było, bo schowałem Słowo Boże do szafki, żeby nie czytać go. Wyszedłem z założenia, że w momencie, gdy nie będę go widział, to nie będę musiał go czytać. Co w zasadzie poniekąd miało mnie usprawiedliwić. Podczas tego odcinka wyciągnąłem Pismo Święte z szafki i zacząłem je czytać na powrót. I teraz czytam je w każdej wolnej chwili. Nawet w pracy, gdzie powinienem pracować. To jest urywek w telefonie. Dlatego w słowie poznanie było powiedziane, że jestem wartościowy, kochany, wyjątkowy i Bóg ma wspaniały plan na moje życie. Kilka odcinków wcześniej napisałem komentarz pod jednym z filmów z prośbą o modlitwę w intencji tego, żebym przestał w końcu bać się uciekać i zaczął realizować swoje powołanie, misję życiową przygotowaną przez Boga. No i zasadniczo teraz nie pozostaje mi nic innego, jak zacząć odważnie być mężczyzną i powiedzieć Bogu tak. W słowie poznania było powiedziane, żebym zapytał się sam siebie, ale tak szczerze, czy mógłbym za kogoś oddać życie. Bo Bóg oddał za mnie swojego syna i stąd te moje tak dla Boga. Otóż chciałem powiedzieć, że dzięki Wam, Waszemu programowi, modlitwie, słowom poznania, a przede wszystkim dzięki dobremu Bogu mam odwagę i siłę dookreślić się i uprzejmie zakomunikować. Przejdźcie to za kogo. Uprzejmie zakomunikować. Uprzejmie przyjmujemy komunikat. Urodziłem się w dzień zesłania Ducha Świętego, więc nie mogę być byle jakim ogórkiem. A raczej trzeba pełnić wolę Boga i robić to, co od nas Jezus oczekuje. Chwała Panu, kochani. Chciałem Wam podziękować. Uwielbiam Was. Daję Wam mega lajka i niech Wam Bóg błogosławi oraz wspaniałym rzeczom, które robicie. Proszę, przeczytajcie moje świadectwo, aby wszyscy oglądający mogli je usłyszeć, a to po to, abym nie mógł już się wycofać z danej obietnicy. Po prostu już zadziało się. Gorąco pozdrawiam. Tego nie widzicie, my się śmiejemy, bo w interpunkcji jest dużo buziek uśmiechniętych. Co ci mogę powiedzieć, nie? Bracie, kocham cię. A ja ci powiem tak, że bądź wierny temu początkowi, tak, że czytasz każdego dnia Słowo Boże. Jak ci to nie przeszkadza w pracy, to czytaj też w pracy pod warunkiem, że w tym samym czasie robisz to, co do ciebie należy. Natomiast od pójścia do zakonu, do ślubów wieczystych jest jeszcze droga, nie? I zachęcam cię do tego, żeby dawać Bogu i sobie w tym wolność. Nie? Bo może być tak, że rzeczywiście masz być zakonnikiem, a może być tak, że ten czas spędzony w zakonie będzie określony na jakimś etapie formacji i żebyś miał w tym wolność i Bogu też wolność dawał. Bóg też może działać przez przełożonych zakonnych, nie? Więc świadectwo przeczytaliśmy, ale też błogosławimy Ci, ale też zachęcam do tego, żeby nawet my diecezjalnie zwykli 6 lat w tym seminarium studiujemy i przez 5 lat możemy mieć wybór. Tak samo Ty daj sobie i Bogu tą wolność prowadzenia Ciebie dalej. Traktujemy to jako świadectwo poruszenia serca i ogromnej radości. Tak, tak. Tak. Przyjmujemy tą szczerość, to jest piękne. Intencje może zostawimy na później, jak już zaczniemy się modlić, bo wierzę, że Duch Święty będzie pokazywał dokładnie za kogo mamy się modlić i w jakich intencjach. Wracamy do pytań teologicznych. Zgrupowane w jedno pytanie, nie od konkretnej osoby, bo to jest bardzo często. Dlaczego ja wierzący, ja, który się nowo narodziłem, ja, który tak bardzo wierzę Bogu, dlaczego cierpię, a na przykład bezbożnicy, grzesznicy, w cudzysłowie oczywiście to mówię, tak im dobrze się powodzi?
To jest bardzo, tak, to jest bardzo trudne pytanie, dlatego że ono się często pojawia, ale też dlatego, że ono zawiera takie założenie, które wydaje mi się nie do końca uprawnione. Mianowicie, ja chyba nie spotkałem się z takim badaniem, w zależności wiary od stanu zdrowia, albo odwrotnie, stanu zdrowia od wiary, ale ja podejrzewam, że tak nie jest. W sensie takim, że żeby ci bezbożnicy, tak zwani bezbożnicy oczywiście, byli bardziej zdrowi niż ci, którzy idą za Bogiem. Tak ogólnie, nie? Że to założenie jakby statystycznie prawdopodobnie jest nieprawdziwe. Nie? Prawdopodobnie jest to okrzyk cierpiącego człowieka, cierpiącego serca, które nie może się pogodzić ze złem, którego doświadcza. Ja ci głęboko współczuję i każdemu takiemu człowiekowi, który cierpi, czy to z powodu choroby, czy z innych powodów. Natomiast odpowiedź na to pytanie również nie będzie prawdziwa, jeżeli byśmy wzięli to założenie, które też jest nieprawdziwe, tak? że ci, którzy nie idą za Bogiem, mają się lepiej, bo wcale się nie mają lepiej. Bo możliwe, że widzisz kogoś, kto w tym momencie jest zdrowy, tak, a nie chodzi do kościoła, ale to nie znaczy, że ogólnie tak jest, nie? Że ci, którzy idą za Bogiem, to że którzy nie idą za Bogiem, to mają się lepiej, a ci, którzy idą za Bogiem, mają się gorzej. Kolejne fałszywe założenie jest takie tutaj, że zdrowie fizyczne jest najważniejszym faktorem decydującym o szczęściu. Bo to, że ten człowiek ma pieniądze i jest zdrowy fizycznie, jeśli jest, bo to, że on chodzi, też to nie znaczy, że jest zdrowy fizycznie. Nie? Ale nawet zakładając, że tak jest, że ten nasz kolega, sąsiad, tak, ma Mercedesa, tak, i chodzi i na siłownię jest zdrowy fizycznie, to jeszcze nie znaczy, że jest szczęśliwszy od nas. Tak? Zdrowie fizyczne jest bardzo ważne, ale nie jest faktorem decydującym o szczęściu człowieka. Znam mnóstwo ludzi chorych, dużo bardziej szczęśliwych niż zdrowych. Mnóstwo ludzi biednych, dużo bardziej szczęśliwych niż bogatych. To głęboka, intymna więź z Bogiem i miłość, którą daję i przyjmuję, decyduje o tym, czy jestem szczęśliwy, czy nie. A nie to, czy mam pieniądze, czy w danym momencie jestem zdrowy. Mhm. Nie? Też w kilku komentarzach było prośba, żeby się odnieść do Ojca Szóstaka w jednym z filmów. Nie wiem, czy mam taką śmiałość. Skrócę to tak. Ojciec Szóstak tam mówi właśnie o cierpieniach, o tym, że jak to się ma do cierpień związanych z chorobą. Z tego, co oglądałem ten film, ojciec Szóstak mówił o cierpieniach związanych z ewangelizacją, z kształtowaniem własnego charakteru, że jesteśmy doświadczani, jesteśmy trenowani do coraz większych rzeczy. I mówił też właśnie to, co teraz powiedział ksiądz Adam, żeby też się nie koncentrować tylko na cudach, na uzdrawieniach, że to jest jak gdyby wyznacznikiem albo owocem tego, że ja mam dobrą relację. Tak. Jest cud, to ja wtedy kocham Boga. Nie? Ojciec Szóstak nic tam nie powiedział, z tego co pamiętam, tak? Nie chcę tutaj wprowadzać w błąd, ale jak szybko przeleciałem ten film, jeden raz go obejrzałem, to mówił o cierpieniu związanych z kształtowaniem charakteru, zgłoszeniem Ewangelii, ale nie z chorobą. Nie? I to też często się pojawia, to czy współcierpienie, tak? Czy ja jestem w stanie uzupełnić, tak jak święty Paweł pisze, uzupełniam w cierpienie Jezusa, nie? O jakie cierpienie tu chodzi? Czy cierpienie związane z chorobą? Czy mam się zgadzać na ból i cierpienie związane z chorobą? Czy cierpienie związane z zgłoszeniem Ewangelii, czy też kształtowanie swojego charakteru, tak? Z przemianą, z metanoją? Znaczy ważne jest to, że może jeszcze wracając do tego poprzedniego, że też nie ma takiej reguły, że ktoś, kto idzie za Bogiem, będzie chory albo nie będzie chory. Nie? Choroba jest złem, to jest trzeba jasno powiedzieć. Różne są jej przyczyny i kiedy patrzymy na Jezusa, naszego mistrza, to widzimy, że on bardzo rzadko albo wręcz w ogóle nie mówi o przyczynach chorób. Mamy sytuację, że ktoś choruje 12 lat, kobieta cierpiała na upływ krwi, 18 lat kobieta była pochylona, ktoś inny 38 lat, tak, leżał przy sadzawce w Jerozolimie. Jezus nie roztrząsał przyczyn tych chorób, dlaczego ta osoba zachorowała, dlaczego ta osoba chorowała 12 lat albo 18 lat, nie odpowiada na to pytanie, po prostu je uzdrawia. I ja wierzę w to głęboko, że On też nas do tego zaprasza, nie, żebyśmy nie analizowali, dlaczego ktoś jest chory, dlaczego ja zachorowałem. Nie? Czasem to nam może pomóc w takim kontekście, że być może trzeba coś zmienić w swoim życiu, więcej odpoczywać, tak bardziej dbać o siebie. Może to nam pomóc w ten sposób, ale nie w takim kontekście, żeby teraz oskarżać Pana Boga o to, nie? Że On mi to dał dlatego, że ja się nawróciłem. Nie ma takiej zależności. Natomiast jeśli chodzi o współcierpienie, to ona jest też naszą decyzją. Nie? Ja mogę chcieć
współcierpieć z kimś. Natomiast Paweł używa tego sformułowania o brakach, dopełnianiu braku udręk Chrystusa do dobra ciała, którym jest Kościół, w kontekście własnych prześladowań, tego, że on jest prześladowany. Zresztą Chrystus, jego cierpienia też nie były chorobą, były prześladowaniem. Jezus nie chorował, tylko cierpiał z powodu tego, co głosił. Ale mi teraz uderzyło. No. No. W sensie duch, nie? No tak, nie? No. Te słowa, ja powtórzę jeszcze. No. I powtórzmy to, nie? Jezus tak. Nie cierpiał, bo był chory. To właśnie, a ja się stawię, co ty chcesz powtórzyć, nie? No tak, jeżeli naśladujemy Chrystusa, to Jezus, tak. Jezus nie chorował. Nie? Jezus cierpiał z powodu odrzucenia, z powodu fizycznego, tak, biczowania, ukrzyżowania, tak. Ale Jezus nie cierpiał z powodu choroby. Przynajmniej Ewangelia nic tam więc, o tym bracie mówi. I siostro, jeżeli chcesz się współcierpieć z Jezusem Chrystusem, to nie z tego... Ewangelizuj. To... Bądź Ewangelia, a prawdopodobnie będziesz prześladowany. To bądź taki jak on. Nie? Głoś Ewangelię, módl się o chorych. Jest mnóstwo ludzi potrzebujących. Naprawdę mnóstwo. Dobra. To teraz te pytanie dotyczących instytucji finansowych, a właściwie... Ubezpieczenia. Ubezpieczenia? Mhm, tak. Tak? Czy mogę w ten sposób prowadzić biznes i jak to się ma do Słowa Bożego i wiarę w opatrzność, tak? Tak, dokładnie tak. Czyli ja myślę, że jak najbardziej można prowadzić takie działania jak firma ubezpieczeniowa, jeżeli oczywiście prowadzimy to uczciwie, tak, zgodnie z zasadami, uczciwie względem państwa i uczciwie względem klientów, dlatego że choroba jest złem i nasze nawrócenie nie oznacza całkowitego braku chorób w naszym życiu, tak? To się nas spotyka, ponieważ ten świat jest skażony przez grzech pierworodny. Jezus nas uzdrawia, ale to nie oznacza, że ludzie nawróceni będą całkowicie nigdy, tak, nie będą zarażani przez jakieś tam choroby i tak dalej. Podobnie jest z wypadkami losowymi, tak zwanymi oczywiście wypadkami losowymi. Nie? To nie znaczy, że jako nawrócony nigdy się nie zdarzy jakaś sytuacja losowa. Nie? To się może zdarzyć z różnych powodów, w różnych momentach. Nie? I byłoby bardzo nieroztropne, gdybyśmy odrzucili całkowicie konsultacje lekarskie, tak, bo jesteśmy nawróceni, modlimy się o uzdrowienie, tak, i nie potrzebujemy żadnej pomocy lekarzy. Potrzebujemy pomocy lekarzy, choćby tylko dlatego, żeby stwierdzić uzdrowienie, bo tylko lekarz tak naprawdę może stwierdzić, że jesteśmy zdrowi i jeżeli doświadczamy uzdrowienia, to też pójdźmy do lekarza i niech to lekarz powie, że jesteśmy zdrowi, tak, to jest ważne. Poza tym Słowo Boże też mówi, że Bóg daje uzdrowienie przez lekarzy. Księdze Syracha w 38 rozdziale czytamy o tym, więc tak samo nie wykluczamy tego typu ludzkiej ochrony. Nie, że poza tym niektóre ubezpieczenia są obowiązkowe, tak, na przykład ubezpieczenie OC samochodu jest obowiązkowe w naszym państwie, więc i tak w jakiś sposób one muszą być takie usługi świadczone. Więc myślę, że to ta ludzka przezorność i wykorzystywanie ludzkich możliwości nie sprzeciwia się wierze w Bożą opatrzność. Jak ktoś chce i ma taką wiarę, tak, że się nie ubezpiecza, i niech skonsultuje to najpierw ze swoim spowiednikiem przede wszystkim. Nie? A może też i jakiś z mądrym przyjacielem, liderem, żeby naprawdę być wierzącym, ale też żeby być mądrym. Jeśli doświadczamy łaski Bożej, weryfikujmy. Weryfikujmy z lekarzami, weryfikujmy z innymi ludźmi. Jeśli lekarz nam zaleci jakieś leki, bierzmy je, dopóki lekarz nie powie, że mam je odstawić. Nie? Bo to powinniśmy też szanować to, co tą mądrość, którą Bóg dał ludziom i pozwolił ją odkrywać. Dosyć długa dyskusja się wywiązała na YouTubie pod jednym z filmików. Jedna z osób napisała, zamiast głosić Słowo Boże, co powiecie na to, nie? I tam był link do strony, gdzie tam były dzieci z zespołem Downa, osoby, które urodziły się tam bez rączek, bez nóżki, z wadami genetycznymi. I tam było takie stwierdzenie, padło. I też zresztą rozmawiałem też właśnie z jednym z chłopaków z innej denominacji, gdzie u nich jest praktykowane coś takiego, że jeżeli ktoś jest chory, to znaczy, że jest grzeszny i powinien się oczyścić, nie przychodzić na wspólnotę. Nie? Jak ktoś też się ma do tego właśnie, że takie dzieci się rodzą, że tak funkcjonujemy, bo tam było określone, że to jakby jest wprost zależne od grzechów rodziców albo od grzechu dziecka. Albo dzieci? Tak, tak, taka dyskusja tam się rozwinęła. I też ksiądz właśnie Adam Szustak powiedział właśnie też w tym filmiku, do którego mieliśmy się odnieść,
dał przykład Wójcica. Nie? Bez rąk, bez nóg, że właśnie on jest cudem, że on, żeby mieć tą wartość też w sobie. Natomiast chciałbym tam dodać jedną rzecz, nie? W całym kontekście, w całej książce, gdzie jest napisane o Niku w Wójcicu, że on nie przestaje się modlić o to, że mu te nogi odrosną i te ręce mu odrosną, nawet trzyma parę butów do tego, natomiast nie jest to jego celem w życiu. Mimo to uwielbia Boga, tak? Mimo tego żyje, korzysta z życia, robi to, jest niesamowitym człowiekiem. No. Ale główny jakby temat jest teraz, czy dlaczego takie dzieci się rodzą, tak? Czy mamy przestać głosić Ewangelię, czy... Tak, tak. Ja zająć się pomocą finansową do tych dzieci, tak jakby one były winne za grzechy rodziców, albo za swoje grzechy, albo za brak relacji, nie? Że brak relacji powoduje, że z Bogiem, że... Dobra, spróbujmy to troszkę jakoś poukładać. Pierwsza rzecz jest taka, że w ciele Chrystusa mamy różne części. Nie? I są takie części w ciele Chrystusa, które bardziej zajmują się pomocą charytatywną, choćby cała Caritas, czy różne inne organizacje pomocowe, są fundacje, które takim ludziom pomagają. I są w ciele Chrystusa takie części, które zajmują się głoszeniem Ewangelii. I my, ponieważ w nazwie mamy Szkoła Nowej Ewangelizacji, to naszą misją jest ewangelizacja i formacja ewangelizatorów. Mówię o tym też w jednym z odcinków Dotyku Boga. I byłoby niedobrze, gdybyśmy zajmowali się jakby wszystkimi rzeczami, które są potrzebne, nie? Bo potrzebujące są osoby w podeszłym wieku, potrzebujące są dzieci, potrzebująca jest młodzież, potrzebujący są ludzie, którzy mieszkają w Bangladeszu. I gdybyśmy patrzyli tylko na potrzebujących, to byśmy po prostu nie wiedzieli, co robić, nie? Bo ciągle są potrzebujące. Dlatego Bóg nam daje pokój w tym, że odkrywamy w ciele Chrystusa swoje miejsce i staramy się być mu wierni. Jeśli każdy będzie wierny swojemu powołaniu, to wszyscy będą zaopiekowani. Jestem o tym głęboko przekonany. Jeśli chodzi o rodzące się dzieci, to ja przede wszystkim jest to ogromne cierpienie, myślę, tych rodziców na początku, kiedy jakby mierzą się z tym faktem. Ja bym bardzo prosił, żeby takimi przykładami zbyt łatwo nie szermować. Bo naprawdę, nie może. Ja głęboko gdzieś tam przeżywam to, też znam takie sytuacje i ja bym bardzo nie chciał, żeby ktoś w swojej dyskusji czy w udowadnianiu jakichś swoich poglądów wyciągał rzeczy, które są tak wielkim cierpieniem. Ja tak myślę. Ja też nie czuję się kompetentny do tego, żeby wytłumaczyć matematycznie takiemu człowiekowi, dlaczego mu się takie dziecko urodziło. Naprawdę się nie czuję kompetentny do tego. Być może jeden czy drugi lekarz będzie w stanie to wyjaśnić od strony medycznej, tak, że czegoś zabrakło tu albo czegoś nie było tam. Natomiast od strony duchowej, żeby mówić komuś, że to przez jego grzechy urodziło się takie dziecko, nawróć się proszę, a nie mów tak nikomu, że nie masz prawa do tego, żeby oskarżać kogoś o to, że jest winny chorobie swojego dziecka. Być może są jedni czy drudzy rodzice, którzy popełnili konkretne błędy, które się przyczyniły do konkretnych wad. Może też tak być, nie? Ale naprawdę, jeśli my mamy się zająć czymś lepszym, to na pewno można się zająć czymś lepszym niż wyszukiwanie przyczyn, dla których albo oskarżanie rodziców. Jezus, kiedy zapytano Go, mamy to w 9 rozdziale Ewangelii Jana, kto zgrzeszył, że ten człowiek się urodził niewidomy, on czy jego rodzice? Jezus powiedział, nie, ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice. Tak, Jezus sprzeciwiał się takiemu myśleniu. W księdze Ezechiela czytamy, że Bóg mówi, nie będzie się więcej powtarzać tej przypowieści w Izraelu, że ojcowie jedli cierpkie winogrona, a synów cierpły zęby. Że dzieci nie będą cierpiały za grzechy swoich rodziców. Bóg chce sprzeciwić się temu. Więc byłbym bardzo ostrożny w udzielaniu prostych odpowiedzi. Zachęcam, żeby się oczywiście modlić o swoje dzieci, także te, które się rodzą poważnymi wadami, czy też wadami genetycznymi, żeby otoczyć współczuciem i pomocą rodziców. Z jednej strony chwała Boża objawia się często w nawróceniach przy takich okazjach, czy też w takich momentach, kiedy Bóg coś zmienia w naszym życiu, wtedy, kiedy się opiekujemy taką osobą, ale też wierzę w to głęboko, że każda z takich osób może być uzdrowiona. To też, jak rozmawiałem właśnie z tym... Poruszyło mnie to. Z tym chłopakiem, tam właśnie ten jeden z pastorów, czy jeden z liderów we wspólnocie tak głosił, skoro zapłatą za grzech jest śmierć, skoro choroba pochodzi od grzechu, czyli ty musiałeś coś zgrzeszyć, tak?
że ta choroba się objawiła w Twoim życiu. Właśnie chciałem nawiązać do tej skrupulatności, nie? Że często się zahaczymy na jakimś słowie, tak jak rozmawialiśmy przed programem, tak? Że dary łaski są nieodwołalne, a ktoś na przykład wziął sobie te dary łaski równa się uzdrowienie. No, to jest problem wtedy, kiedy wyjmujemy jedno zdanie, które jest wypowiedziane w konkretnym kontekście w Słowie Bożym i wkładamy je do zupełnie innego kontekstu. Nie? Jeżeli mówimy, że zapłatą za grzech jest śmierć, to tam Święty Paweł konkretnie mówi o życiu wiecznym, tak? I o śmierci wiecznej, tak? I o tym, że przez to, że został odkupiony przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, otrzymał życie wieczne. Natomiast jakby ten fragment nie mówi w ogóle o chorobach. Nie? Więc jakby zupełnie jest to zupełnie inny kontekst. Nie? Tak samo dary łaski i wezwania Boże są nieodwołalne. Tu Święty Paweł mówi o powołaniu narodu wybranego, o powołaniu Żydów do zbawienia. I w tym znaczeniu mu zapowiada też nawrócenie ich i przyjęcie Mesjasza. Że dary łaski i wezwania Boże są nieodwołalne. Te dary, które otrzymali prorocy, tak, królowie, obietnice, że Bóg ich nie cofnął, nie? I że dalej naród wybrany może przyjąć Mesjasza. A nie dotyczy to uzdrowienia, tak? Nie dotyczy to darów w kontekście tego, że ktoś został uzdrowiony i że to jest nieodwołalne. Może być nieodwołalne, w tym znaczeniu, że ktoś może być trwale uzdrowiony, natomiast może być też nietrwale uzdrowiony. To jest inny temat. Natomiast nie odnosi się do tego na pewno ten fragment biblijny. Jeżeli czytamy Słowo Boże, czytajmy je też w kontekście. Czytajmy je w kontekście całego fragmentu, w kontekście w jakim to zostało powiedziane, o czym jest ten fragment, ale bardzo groźne jest takie wyrywanie właśnie fragmentów z kontekstu. I też bardzo groźne jest osądzanie, oskarżanie i ocenianie. Nie? A propos tego, co mówiłeś o tym, pastorze, tak na pewno, czy też łatwe interpretowanie, właśnie takie łatwe interpretowanie, szczególnie w kontekście cierpienia. Sędziowanie to nie nasze kompetencje. Tak. Pytania, które się jeszcze tam też wspólny mianownik miały, czy mogę utracić zbawienie? A jeśli tak, to jak to zrobić? Nie powiem ci. Nie powiem ci. Nie chcę, żebyś stracił zbawienia. W tym sensie, że ponieważ człowiek ma wolną wolę, to jest taka możliwość, że powie Bogu tak bardzo nie, że Bóg to nie będzie musiał uszanować. Natomiast ja nie wiem, kiedy człowiek powie tak bardzo nie, że Bóg to nie uszanuje. Nie, dlatego, że nie jesteśmy w stanie całkowicie przeniknąć tej wolnej woli człowieka i wiedzieć, na ile to jego nie jest tak zdecydowanym nie przeciwko Bogu, że równa się takiemu ostatecznemu nie. Często to nie, które człowiek mówi Bogu, związane jest z jego właśnie bólem, który przeżywa. Czasem jest związane z fałszywym obrazem Boga, że on mówi nie Bogu, który nie istnieje na przykład, tak? Bo mówi Bogu nie Bogu, który go nie kocha, tak? Ale nie pozna Boga, który go kocha. Tak więc często to nie, które ludzie mówią Bogu, nie jest tym zdecydowanym nie. Wielką mądrością Kościoła jest to, że ogłasza świętych, czyli mówi o tym, kto jest zbawiony na pewno, natomiast nigdy nie mówi o tym, kto na pewno jest potępiony. I przy tej mądrości pozostańmy. Pięknie. No, super. To myślę, że możemy przejść już do intencji. Dzisiaj też troszeczkę inaczej. Zgrupowaliśmy je w kilka tematów. Jeden z tematów, Łukasz, to już Ciebie to szczególnie dotknęło, tak? Tak. Tak, no po ostatnim naszym odcinku, w którym poruszaliśmy temat małżeństwa, bardzo dużo pojawiło się komentarzy z prośbą właśnie, nawet bym to określił takim boomem, z intencjami dotyczących Waszych małżeństw. Wszelakie tematy, alkohol, patologie, przemoc, wulgaryzmy, rozwody. Więc naprawdę, żeby ogarnąć te wszystkie intencje, no to byśmy musieli bardzo, bardzo długi odcinek nagrywać, więc pozwoliliśmy sobie pomodlić się w jednej głównej intencji jeszcze raz, jakby za te Wasze małżeństwa, za Twoje małżeństwo, za Twoje problemy, za Twój strach, za Twój lęk, za te wszystkie rzeczy, które Cię trapią w Twoim małżeństwie. Teraz będziemy się modlić. Nie będziemy wypowiadać intencji po nikach, tylko po prostu za Twoje małżeństwo będziemy teraz się modlić. Ja na pewno też bym chciał, żebyśmy się modlili za te dzieciątka, które są jeszcze w okresie prenatalnym.
No właśnie to co mówiliśmy już, lekarz gdzieś wypowiedział wyrok, że to dziecko albo urodzi się martwe, albo właśnie z zanikiem mięśni, albo z wadą genetyczną. I też wierzę, że jest dużo matek, które są po stracie dziecka, a teraz jesteś w błogosławionym stanie, ale ten strach wam cały czas towarzyszy, nie? Także to też bym zgrupował o modlitwę właśnie o te dzieciątka, które jeszcze się nie narodziły, ale już żyją. Wierzę, że się dobrze mają, ale to też otoczmy te dzieciaki modlitwą, no i mamy. No i też tatusiów. Tak? Ojców, tak. Żeby byli tymi mężczyznami, którzy nadają ton tej modlitwie, żeby potrafili się posługiwać męskim narzędziem w walce, mieczem Ducha Świętego. I błogosławieństwem, ojcowskim błogosławieństwem. No i też wierzę, że mamy też się modlić o, znaczy nie o, tylko przeciwko nowotworom. Czy mamy informować komórki rakowe, że wcale nie są nieśmiertelne podczas tej modlitwy. W kontekście małżeństw chciałem też powiedzieć, że ta modlitwa jest ważna, ale też ważne jest, żeby wykorzystywać te ludzkie możliwości, które są obecnie bardzo mocno rozwinięte, a więc indywidualnej terapii, czy też terapii małżeńskiej. Bardzo często nasze problemy wynikają z jakby tego, czego sami nie rozumiemy w sobie. Nie? I indywidualna terapia jest bardzo, bardzo pomocna. Jeżeli doświadczamy przemocy czy alkoholu, mamy też prawo prosić o pomoc. Ważne jest to często, bardzo często osoby doświadczające przemocy czy alkoholu nie proszą o tą pomoc, a mają do tego prawo i są miejsca, w których mogą o tą pomoc prosić, mogą same nauczyć się, jak żyć w takich rodzinach, jak sobie radzić, jak nie dać się skrzywdzić. Zachęcam, żeby korzystać, żeby szukać, informować się też nawzajem o takich miejscach, gdzie taką pomoc można uzyskać. Modlimy się, tak? Tak. Ojcze, Ty stworzyłeś człowieka jako mężczyznę i kobietę i sprawiłeś, że związek małżeński stał się znakiem łaski Chrystusa. Jako sakrament wprowadza nas ludzi w plany Twojej zbawczej miłości. W imię Jezusa Chrystusa ja teraz błogosławię każdemu małżeństwu, które nas ogląda i każdej żonie i każdemu mężowi, który nas ogląda i Panie, oddaję Ci te wszystkie małżeństwa, szczególnie, które potrzebują więcej miłości. Panie, niech to błogosławieństwo, które umocniło ich węzeł, będzie miejscem uzdrowienia, niech będzie miejscem łaski. W imię Jezusa Chrystusa ja teraz przeciwstawiam się wszelkiemu uzależnieniu. W imię Jezusa Chrystusa ja przeciwstawiam się wszelkiej przemocy. Szczególnie teraz uwalniam moc Ducha Świętego do głębi serca tych ludzi, którzy nie rozumiejąc siebie samych, którzy będąc niewolnikami swojej historii, swojej przeszłości, swoich zranień, jednocześnie krzywdzą innych przez własną przemoc, przez agresję, przez alkohol. I wyznaję, że Ty przybiłeś do krzyża każdą z tych rzeczy, ale także, że w Twoich ranach jest uzdrowienie. Uzdrowienie tych, którzy są skrzywdzeni, ale także uzdrowienie tych, którzy krzywdzą. O tak, Panie, uwalniam teraz moc Ducha Świętego, aby do głębi przenikał historię życia każdej żony, historię życia każdego męża. Uwalniam teraz moc Ducha Świętego nad tymi sercami, które są poranione, które są też zamknięte, które już nie chcą rozmawiać, które już nie chcą słuchać, które już nie chcą próbować po raz kolejny. W imię Jezusa uwalniam też uzdrowienie tych, którzy zostali zdradzeni w małżeństwach, aby jeśli dowiedzieli się o tej zdradzie, żeby mogli szczerze przebaczyć i szczerze być uzdrowieni przez to, z tego zranienia, z tego poczucia odrzucenia w imię Jezusa Chrystusa. Przeciwstawiam się właśnie temu niskiemu poczuciu wartości i poczuciu odrzucenia właśnie przez w miłości. Genetycznych u dzieciaków jeszcze w okresie prenatalnym. A przemawiam do tych ciał dzieci. W imię Jezusa Chrystusa, o tak. Tak, że jesteście uzdrowione, że jesteście na ogłaszam moc uzdrowienia każdego dziecka, które prawidłowe, tak, o tak, o tak, komedian, żadna przyczyna, która zdeformowała kod genetyczny, tam się pojawiło. Jezu Chrystus, no, Twoje imię zgna się każde kolano, jest to niebieskich, ziemskich i podziemnych. Każdy język wyznaje, że Jezus Chrystus jest Panem. Na rozkaz Jezusa Chrystusa niech się porządkuje każdy kod genetyczny, niech się naprawia każda komórka, ponieważ każda komórka jest poddana Jezusowi Chrystusowi, jest poddana władzy Jezusa Chrystusa na tej ziemi. Kirian Korenome, Kindilinorian. Panie, też Twoje imię.
Mówimy do każdej komórki na Arion. Jesteś nielegalnie w tym miejscu, nie masz żadnego prawa do tego, żeby przebywać w tym ciele w imię Jezusa Chrystusa. Przełamuję moc każdego nowotworu. W imię Jezusa Chrystusa nakazuję odejść nowotworowi, nakazuję odejść przyczynom tego nowotworu. I w imię Jezusa Chrystusa rozkazuję, aby to miejsce w ciele zostało naprawione, zostało odbudowane. Duchu Święty, Ty jesteś Duchem Stworzycielem, Ty jesteś Duchem, który stwarza na nowo. Twoje słowo mówi, Panie, że dokądkolwiek dotrą wody Ducha Świętego, wszystko będzie uzdrowione. Niech wszystko będzie uzdrowione w imię Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 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 Okrócej, ale z wiarą. Zawsze z wiarą. Zawsze z wiarą. Ale tak, to bo dwa odcinki znowu nagrywaliśmy pod rząd, ale to w tym odcinku było takie uderzenie, tak? Tak. Jezus cierpiał, bo nie był chory. Nie cierpiał przez chorobę. Nie cierpiał przez chorobę, tak, tylko przez prześladowanie. Tak. Dlatego cierpiał, że był chory. Tak, tak, amen. Amen. Taki będzie też jakiś tam zaczepny tytuł tego odcinka. Czyli czekamy na kolejne komentarze. No ja dobrze. Mam pytanie, czy czekamy na kolejne pytania do księdza? Tak, myślę, tak, że tak. Więc jakbyście coś wam się urodziło, tak? W którym sobie w głowie jakieś tematy, o które byście chcieli zapytać. A przy takiej płodności wystarczy jedno, bo jak w jednym jest pięć, to potem wystarczy jedno. Jak jesteśmy przy organizacyjnych sprawach, to na pewno, jak macie pytanie teologiczne, to tytułujcie w komentarzu pytanie teologiczne, będzie prościej, nie? Albo na przykład intencja, dwukropek, nie? Świadectwo. Wtedy nam jest łatwiej porządkować. Tak. A dla osób, które nie chcą świadectw przesyłać w komentarzach, jest to specjalny mail. Mail jest świadectwa@dotykboga.pl. Napiszemy to gdzieś, nie? Pod filmem. Napiszemy ten filmem. No. Generalnie ja ten mail obsługuję, także wszystkie wasze świadectwa będą przychodziły do mnie. Tak? Dobrze. No. Zróbmy tak. Błogosławimy wam. Zostańcie z Bogiem. Zostańcie z Bogiem. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia.